Dzień dobry, Edyta Plich, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Dzisiaj rozmawiam z dyrektorem szkoły, o której słyszałam same dobre rzeczy. Uczniowie są niezwykle zadowoleni. Stopni nie ma, można wybrać nauczyciela, który uczy, czyli 17, pan dyrektor Mirosław Witeska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co sprawia, że opinie są tak dobre o państwa szkole. Śródmieście, ulica Marszałkowska, dobrze usytuowana w Warszawie szkoła i tak wielu chętnych. Cóż to za szkoła? No, cieszą mnie te opinie przede wszystkim, to staramy się, żeby było jak najlepiej. Wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą, którą realizujemy od wielu lat już, to taki sposób działania, który ma największy wpływ na szkołę, to jest tutoring, który wprowadziliśmy. Tutoring, czyli taki specyficzny sposób realizacji programu wychowawczego, polegający na tym, że każdy uczeń ma swojego takiego tutora, który nie jest takim przewodnikiem, tylko raczej takim towarzyszem, tak? To znaczy taką osobą, która w takich regularnych spotkaniach, prawda, które odbywają się raz w tygodniu z uczniem, albo raz na dwa tygodnie, to w zależności od potrzeb, towarzyszy rozwojowi, tak? Towarzyszy rozwojowi ucznia i tutaj w ramach tego tutoringu przede wszystkim pracujemy na dobrych stronach, tak? To znaczy próbujemy te dobre strony rozpoznać. Bardzo często ci uczniowie sami nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, w czym są dobrzy i jakie mają zalety. Uczeń ma takie poczucie, że jest coś wart, tak? To znaczy budujemy jego wartość, budujemy całe tutaj przekonanie, i właśnie tak jak pani słusznie powiedziała, że jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w szkole, prawda? To znaczy my staramy się od pierwszej klasy, co jest oczywiście teraz coraz trudniejsze, bo uczniów mamy młodszych. Staramy się budować taką świadomość, że uczeń odpowiedzialny jest za szkołę. Nie rodzice, nie my. On ponosi pełną odpowiedzialność za to, jak przebiega jego proces edukacji. To znaczy, że staramy mu się pomóc w tym, żeby wybrał sobie te najważniejsze dla siebie przedmioty, które potem staną się przedmiotami rozszerzonymi. Przedmiotami, które on zdaje na studia, prawda, na maturze. To są te egzaminy akademickie, właściwie matura. Poza tym staramy się też w tych młodszych klasach tak jakby budować jego tę świadomość, samoświadomość szkolną, żeby w tych niektórych przedmiotach, które nie są jego wyborem, wkładał więcej energii w te przedmioty, w naukę tej wiedzy, żeby bardziej się starał, a tam, gdzie mniej mu zależy, żeby potrafił odpuścić, prawda? Żeby potrafił odpuścić, żeby się nie angażował, niekoniecznie gonił za ocenami, co jest niezwykle istotne, bo też od początku próbujemy przekonać, że to nie te oceny, które na koniec semestru czy na koniec roku szkolnego się pojawiają, są najważniejsze, tylko to, czego się nauczy, co mu się uda w głowie poukładać, zdobyć wiedzy, która będzie dla niego przydatna. To bardzo pięknie brzmi to, co ja mówię. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak mają, tak? To nie jest tak, że od razu się to udaje. Niezależnie od tego, czy widzimy od razu ten efekt, zazwyczaj go nie ma, on przychodzi z czasem, jak uczniowie bardziej świadomie wybierają przede wszystkim przedmioty rozszerzone. Bardziej świadomie myślą o wyborze swoich studiów. To też nie znaczy, że nie zmieniają potem kierunków, ale zdarza się to rzadziej i że to rzeczywiście coś daje. Także ten tutoring jest fundamentem naszej pracy. Oczywiście ten tutoring też ma różne formy. Niekiedy mamy taki tutoring naukowy, jeżeli mamy uczniów, którzy aspirują do występów, do brania udziału w różnych olimpiadach, to wtedy ten tutor oczywiście jest też takim przewodnikiem trochę naukowym. Często ten tutoring musi przybrać też taką formę czysto takiej dbałości o szkołę, tak? Czyli musimy zajmować się i frekwencją, i właśnie postępami w nauce, bo ci uczniowie młodzi, dzieci jeszcze, to oni bardzo często jednak gdzieś tam się gubią w tym wszystkim, więc musimy nad tym czuwać, musimy tego pilnować. To się udaje zazwyczaj, bo te spotkania są tam liczone mniej więcej na pół godziny co tygodniowej takiej sesji,
albo co 2 tygodnie i zazwyczaj to się daje, tym bardziej, że my jeszcze z tymi naszymi podopiecznymi jako tutorzy no spotykamy się codziennie, więc jak się coś dzieje, to zawsze możemy reagować, możemy rozmawiać, możemy tam działać. Także to jest podstawowa kwestia. No oczywiście no tutaj w ramach tego tutoringu, no i w ramach tego wszystkiego, co robimy w szkole, no skupiamy się na tym, co jest najistotniejsze, tak? Czyli dialog, tak? To znaczy to, co jest podstawą zarówno tutoringu, jak i pracy na lekcjach, no to jest dialog, czyli staramy się tak prowadzić lekcje, żeby uczeń miał okazję, no i też taką sposobność, tak, żeby się wypowiedzieć, żeby pytać, żeby dyskutować. Staramy się to jak najbardziej wprowadzać. Unikamy ocen. Rzeczywiście to nie jest tak, że ocen mamy ich niewiele stosunkowo, no ale z przedmiotów maturalnych, czyli język polski, matematyka, języki obce plus rozszerzenia, które w drugiej klasie zaczynają się już rozpędzać, no to wtedy no już no i trzeba pisać sprawdziany, trzeba robić te ćwiczenia maturalne, no trzeba się do tego przygotowywać, prawda? Także tutaj też pojawiają się wyraźniej oceny i trzeba je poprawiać, albo no, albo i nie, no jeżeli nie wszystko dobrze. Także to jest w ten sposób, czyli dialog, czyli no poszanowanie wzajemne, tak? To znaczy w ogóle dla nas ten dialog taki dorosłego z uczniem jest to niezwykle istotne, no bo wierzymy też w to, że to buduje też taki no, ja już nie powiem most, ale chociaż kładkę między pokoleniami, tak? Staramy się tak to konstruować, żeby uczniowie no, mieli zaufanie do nas, no i żeby mieli zaufanie do dorosłych w ogóle, tak? Dzięki temu. Także to jest takie nasze, to są takie nasze cele. Co nie oznacza, że nie mamy konfliktów, że nie mamy problemów, bo one się pojawiają nieustająco, prawda? Różnego rodzaju. No teraz jest trudna kwestia mediów społecznościowych, gdzie pojawia się często jakaś wzajemna napastliwość, jakaś agresja. My z tym wszystkim też się spotykamy i na to wszystko musimy reagować, jeżeli wiemy, no bo to też jest dodatkowa sprawa, ale staramy się to, na ile jest to możliwe, rozwiązywać znowu dialogowo. Znowu rozmawiamy. Także to, ten dialog jest takim zasadniczym narzędziem naszej pracy i właściwie poza dialogiem to niewiele mamy innych narzędzi. Tak, oprócz to jest takie tak, podstawowe. Tak, podstawowe, ale okazuje się, że stare jak świat, ale też niezwykle nowoczesne, bo nie ma narzędzi opresji. A czy to jest tak, że uczniowie, no właśnie oni się dobrze czują, tak o tym mówią i dobrze im się uczy u Państwa. Czy to jest tak, że oni wybierają sobie jakieś konkretne ścieżki, czy mogą dowolnie, bo tak jak Pan powiedział, w pierwszej klasie jeszcze nie ma takiej konieczności, od drugiej, rozumiem, uczniowie wybierają sobie przedmioty rozszerzone. Czy mogą je dowolnie zestawiać? Czy tutaj są jakieś ścieżki czy profile? Znaczy, jeżeli chodzi o przedmioty rozszerzone, no to my staramy się, żeby one były całkowicie uwolnione, żeby każdy uczeń mógł wybrać to, co chce, ale niestety, no to nie zawsze się udaje. To znaczy, nie udaje się to z powodów zazwyczaj organizacyjnych, jeżeli jakiemuś uczniowi przyjdzie do głowy, a zdarza się to, kiedy młody człowiek wybiera dosyć takie egzotyczne połączenia, prawda? Na przykład historię z biologią, tak? To ta historia z biologią zazwyczaj na studiach nie bardzo się nadaje. No i wtedy jest kłopot. Staramy się te trudności jakoś tam pokonywać. Natomiast no, dążymy do tego, żeby jednak uczeń mógł wybrać sobie, stworzyć swój własny profil. Często też tak jest, że w momencie, kiedy uczniowie wybierają dwa rozszerzenia, a muszą mieć co najmniej te dwa rozszerzenia w szkole, tym zasadniczym jest jedno na przykład, prawda? Czyli jedno jest takim wyraźnym przedmiotem maturalnym, a drugie no trochę takim formalnym już realizowaniem tutaj tego programu nauczania, więc wtedy to drugie traktujemy no dosyć tak, znaczy bardziej ulgowo, tak? To znaczy nie, uczeń nie jest zobowiązany do tak dużej pracy, jak ten, który zdaje maturę z tego przedmiotu, tak. Więc to też tak. Jest jakieś ułatwienie i pozwala jakoś tam lepiej planować swoje działania. Znaczy taką intencją zasadniczą w ogóle od pierwszej klasy, no a potem to się oczywiście zmienia w zależności od ambicji naszych uczniów, jest to, żeby szkoła nie przesłaniała życia. W momencie, kiedy jest się nastolatkiem, no to życie jest jednak sporo ważniejsze niż szkoła.
Są pasje, są przyjaźni, są no, tysiąc rzeczy, prawda, które odwodzi od szkoły, która no, jednak tym swoim przeładowanym programem próbuje zawłaszczyć całe to życie młodego człowieka. Robimy wszystko, żeby mu w tym pomóc, tak? To znaczy, żeby ta edukacja no, jednak nie zabrała mu całej radości tego wieku, tak? I tych wszystkich rzeczy, które może robić. A robią ci młodzi ludzie zazwyczaj rzeczy ważne, no więc staramy się im nie utrudniać. O, tak bym tu mówił. A czy to jest tak, że ma pan wrażenie, że jednak specjalizujecie w jakichś konkretnych przedmiotach, że absolwenci idą bardziej właśnie w stronę SGH, nie wiem, przedmiotów ekonomicznych, czy raczej Politechniki, bo są szkoły, które to wyraźnie deklarują. Tak. Są takie, które pokazują, mówią, że to ci uczniowie będą kreować to na podstawie przedmiotów. U nas zdecydowanie to właściwie to jest właśnie tak jak pani to powiedziała, w tej chwili to raczej uczniowie, tak? W zależności od tego, z jakimi ambicjami i aspiracjami uczniowie bierają dane rozszerzenia, decydują o tym, które z nich w danym roku są najważniejsze. Tak. Bardzo cieszy nas to na przykład i pewnie gdzieś tam podświadomie byśmy chcieli być taką szkołą, która nastawiona jest na takie humanistyczne różne pomysły, ale tak naprawdę no to w zależności od tego właśnie, jak uczą się nasi podopieczni, no to jest decydujące. Mamy, poprzedni rok był niezły matematycznie, przy czym to jest jeszcze jedna, wie pani, istotna sprawa, to znaczy my mamy tak, no 10 uczniów, no to rzadko, 7 uczniów zdaje matematykę rozszerzoną na przykład, no to 5 z nich na przykład rzeczywiście stara się i dąży do tego, żeby na tej politechnice, czy gdzieś na jakimś ekonomicznym kierunku się zaczepić. Natomiast dwaj pozostali, no dla nich ta matematyka jest może mniej ważna, mniej istotna. W związku z tym ten wynik maturalny tak średni, on nie jest wysoki, ale te pojedyncze już bywają sporymi sukcesami dla naszych uczniów. Więc my raczej skupiamy się na tym, tak? To znaczy staramy się tak to zrobić, na ile to jest możliwe, żeby uczeń zdał najlepiej te matury, no, zgodnie ze swoimi tymi właśnie aspiracjami, prawda? Zgodnie z tymi swoimi działaniami, dążeniami. To jest trudne dla nich bardzo, ta matura, tak? Zwłaszcza, że, no tak, jest trudna. Oni się trochę w tym gubią na koniec, ale jest to, studiują, tak? Studiują. Nasi absolwenci zazwyczaj studiują. Nie zawsze są trwali w wyborze swoich kierunków, często je zmieniają, ale właśnie studiują. My też w ramach tego tutoringu próbujemy ich przekonywać i rozmawiać po to te rozmowy dotyczące no nie wiem, przyszłości, co lubią robić, co jest dla nich ważne i co traktują jako sukces swój własny albo jakieś takie wydarzenie, które jest ważne. Staramy się tak myśleć o tej przyszłości, żeby nie byli tak niewolniczo przywiązani do konieczności studiowania. Że życie jest też po studiach, nie też bez studiów, że życie jest po prostu w różnych miejscach i może być fascynujące i niezwykle interesujące i nie trzeba koniecznie spędzić kolejnych 5 lat w szkole, prawda, tam tej wyższej już w tym przypadku, żeby no mieć radość, tak, z tego, co się robi. A czy w takim razie, skoro nie jesteście nastawieni na rankingi, no bo na to wskazuje właśnie no takie indywidualne podejście do ucznia, a i tak dobrze w nich stoicie, to czy języki obce są też ważne? Czy jakich języków uczycie, jak to wygląda? Tak, jeżeli chodzi o języki obce, to my mamy w ogóle tak, no to znaczy pierwsza kwestia, pierwsza sprawa to angielski. Angielski wszędzie, w całej Warszawie, w całej Polsce w tej chwili jest już na fajnym poziomie. Te dzieci fajnie potrafią, dużo już z dużą umiejętnością przychodzą do liceum. W związku z tym, jeżeli chodzi o angielski, my mamy 4 godziny, ale w tygodniu, czyli to nie jest z punktu widzenia tych takich ramowych planów nauczania poziom rozszerzony, ale nasi uczniowie w 95% zdają maturę rozszerzoną, bo w tych grupach podzieleni są na grupy, tam jak są 2 klasy, to są tam co najmniej 3 grupy języka angielskiego.
no, ze względu na ich umiejętności. W zasadzie już od trzeciej klasy wszystkie te grupy tak na dobrą sprawę pracują nad rozszerzoną maturą. To są wyjątki, jeżeli chodzi o osoby, które nie zdają rozszerzonej matury i wynik z tej rozszerzonej matury mamy zawsze dobry. Zawsze dobry, to nie jest jakaś tam rewelacja, nie wiadomo jaka, ale to jest taki wynik, który jest zazwyczaj powyżej średniej, no na pewno jest powyżej średniej krajowej, a bywa, że jest wyższy niż warszawska, no to też w zależności od tego, jak to wygląda, ale angielski wychodzi bardzo dobrze. Natomiast drugi język, mamy 5 godzin tego języka w ciągu w kolejnych latach, po 5 godzin w tygodniu. No i tutaj już jest inaczej. Znaczy, o ile jeszcze kilka lat temu zdarzały nam się takie przypadki, że wielu uczniów zdawało rozszerzony z tych przedmiotów, tych języków nowożytnych, to w tej chwili rzadziej się to zdarza, aczkolwiek też i zdarzają się uczniowie, którzy wybierają właśnie już studia filologiczne. Czyli niezależnie od tego, czy planują zdawać, czy nie, chcemy, żeby ta ilość godzin, prawda, tak duża, sprawiła, że wychodzą od nas ze szkoły z takimi sporymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Tak, tak. I jakie to są języki? Rosyjski, niemiecki, francuski i hiszpański. Aha, czyli bardzo szeroki wybór. Tak. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o życie społeczne, czyli, bo to środowisko jakby to jest coś, co w tej chwili jest jakby takim elementem, wiemy, że młodzi ludzie nie tylko po pandemii, ale właśnie w takim wirtualnym świecie potrzebują kontaktów. Czy coś w szkole się takiego dzieje specjalnego, o czym warto powiedzieć? Jakieś festiwale, czy są często wyjścia, wyjazdy? Jak to wygląda? No więc tak, to znaczy bez przerwy się coś dzieje, tak? Tylko że to są takie działania, które mają takie, powiedziałbym, one są, są takie krótkodystansowe, tak? Czyli mamy jakieś takie pomysły na przykład na jakąś akcję, czyli jakiś wolontariat, który ma, jest krótkotrwały i no i to są jakieś 3-4 spotkania, jakieś wyjście, tam opiekujemy się na przykład. Znaczy opiekujemy się, współpracujemy z takim szpitalem psychiatrycznym w Jazdowie. Tam z nimi nasi uczniowie tam odwiedzają podopiecznych tego szpitala w czasie świąt, no robią jakieś prezenty. To są takie sporadyczne rzeczy. Mamy takie wolontariaty, które są rozpisane na cały rok działania, na przykład dotyczące zwierząt. Jakieś akcje też mamy związane dalej ze zwierzętami, typu jakaś opieka nad jakimiś zwierzętami. Mamy jakieś zajęcia dodatkowe, typu tam na przykład malarstwo, które realizują. Mamy dwa takie zespoły malarskie, które prowadzą różne osoby. Od przyszłego tygodnia będziemy co miesiąc świętować urodziny jakiegoś ważnego poety. Zaczynamy od Leśmiana, bo akurat przypadają jego urodziny. Więc co chwila pojawiają się jakieś takie pomysły. Mamy taką zatrudnioną osobę, która jest pedagogiem w ogóle z wykształcenia, która też no właśnie jest takim animatorem takiego życia. No i tam w tych różnego rodzaju akcjach spotykają się uczniowie z różnych roczników, tak? Bo to jest duży problem, tak? Duży problem zawsze dla nas to było takie, no nie zawsze aż tak bardzo trudne, ale widzimy jednak, że ci starsi uczniowie tak, takie te wzajemne relacje pomiędzy tymi właśnie poziomami, one nie są takie natychmiast takie przyjazne, znaczy nie są wrogie, tylko no nie ma tego koleżeństwa, prawda? Nie ma tego dialogu, to jest taka trochę obcość, tak? Obojętność pewna, no ale staramy się to przełamywać. Mamy różne, jeszcze funkcjonuje u nas koło Amnesty International. Mamy jakiś taki zespół pracujący nad takimi działaniami antydyskryminacyjnymi. Mamy jakiś zespół liderski, który realizujemy z Tropem, czyli z Jackiem Jakubowskim. On realizuje taką swoją pasję już od lat, która się nazywa Powszechna Akademia Młodzieży. My tam próbujemy się też to włączyć. Tutaj mamy taką grupę młodzieży, która tutaj działa. Także różne są te działania. One nie wszystkie się udają, tak? To znaczy bywa tak, że spotkają się już we 3-4 razy i mówią dziękuję bardzo i tyle. A bywa tak, że chętnie działają i to się toczy, dzieje. Jesteśmy otwarci na ich pomysły. Także
Mimo tego, że nie ma jakiegoś takiego ogromnego tego kalendarza tych różnych działań, to jednak bez przerwy coś jest i o różnym charakterze. Mamy też takie, to się nazywa u nas Republika, to są takie spotkania, które trwają dzień, dwa, poświęcone jakiemuś istotnemu zagadnieniu. Zapraszamy jakichś prelegentów, uczniowie przygotowują jakieś też, powiedzmy, prezentacje. My sami jako no, tutaj ich pedagodzy też bierzemy w tym udział, zajmując się jakimiś istotnymi, a znanymi nam problemami. I to się odbywa też tak raz, dwa razy w roku, w zależności też od potrzeb. I ta Republika, bo tak to się to nazywa, to rzeczywiście się przejęła i nawet już uczniowie sami się domagają, żeby była na przykład no, lada moment i wskazują temat, na którym chcieliby rozmawiać. Ostatnia Republika poświęcona była językowi nienawiści i to było fajne. Ciekawe było w ogóle i interesujące przebiegało. Brzmi demokratycznie bardzo, rzeczywiście, że jest mnóstwo takich inicjatyw oddolnych. W takim razie... Przepraszam, że padnę jeszcze Pani słowo. To jest tak, że to jest jakaś tam dynamika. Ja nie chciałbym powiedzieć, że my to, nie wiem, nie wiadomo, co się dzieje. Nie? No dzieje tak. Się, normalnie tak. Się dzieje, normalne życie, bo oni lubią trochę z nami gadać i my to lubimy. Tylko tak jak mówię, no raz się skończy szybciej, raz ma taką dłuższy dystans. To ciekawe są rzeczy. Nie przejmujemy się na przykład, jeżeli wychodzimy z jakąś inicjatywą i się okazuje, że uczniowie na nią słabo odpadają. No to szukamy jakiegoś innego rozwiązania. No tak, to jest żywe, po prostu. To nie ma sztucznego, prawda? Życie nam dyktuje różne takie rzeczy. Jak wygląda w takim razie rekrutacja do szkoły? Co trzeba, żeby się do niej dostać i trochę jakich uczniów oczekujecie? To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy jakich uczniów oczekujemy, bo ja szczerze powiedziawszy chyba nie umiem na to pytanie odpowiedzieć w ogóle. To znaczy tak, my mamy taki rozbudowany, znaczy bardzo taki dynamiczny zespół, który nazywamy zespołem wsparcia, czyli psycholog, pedagog, ta pani pedagog, o której mówiłem, która zajmuje się tym, no ale też jest pedagogiem. Jeszcze jedna osoba, która pełni funkcję pedagoga, czyli mamy taki duży zespół wsparcia. To jest jakby takie działanie wynikające z naszej tradycji, tego kim byliśmy dawniej, tak? To znaczy od dawna dobrze czuli się u nas uczniowie, którzy wypadali na przykład z systemu, z tych szkół systemowych i przychodzili do nas w ciągu roku szkolnego. Bardzo często udawało im się odnaleźć na nowo, tak? To znaczy rzeczywiście w tych szkołach publicznych, w tych no, takich dużych, trudnych dla nich, nie mogli się odnaleźć, a u nas jakoś dawali sobie radę i kończyli szkołę i wszystko przebiegało w porządku. Czyli takich uczniów my tutaj przyciągamy w jakimś sensie. Zwyczajowo pracujemy z uczniami ze spektrum autyzmu. Też oczywiście tutaj musimy brać pod uwagę ilość takich młodych ludzi, żeby ona nie była zbyt duża, ale chętnie z nimi pracujemy i też mamy raczej takie, raczej się udaje, tak? Znaczy takie pozytywne efekty. No a w tej chwili, od powiedzmy 2 lat, kiedy jest taki jakiś duży boom na szkoły niepubliczne, no to nam jest trochę trudno powiedzieć na pytanie, kogo chcemy widzieć, no bo tak, rekrutacja przebiega w ten sposób, że umawiamy się z uczniem na rozmowy. Umawiamy się z uczniem na rozmowę taką kwalifikacyjną. Mamy taką przygotowaną ankietę i tam są takie zagadnienia dotyczące jego aspiracji, zainteresowań, tego co lubi w szkole. Rozmawiamy właśnie o jego planach. No taka ankieta, która no, z jednej strony sporo mogłaby powiedzieć, no z drugiej strony w momencie, kiedy to jest takie jedno spotkanie, no to jest taka... No jaka jest, tak? To znaczy wspieramy się oprócz tego, wspieramy się jeszcze oczywiście wynikami z egzaminu ósmoklasisty i z świadectwem tego ucznia i to jest tyle. To znaczy nie robimy niczego więcej. Nie ma u nas żadnego egzaminu, nie ma żadnych sprawdzianów.
Te rozmowy przeprowadzamy tak w takim zespole, żeby to nie były takie arbitralne nasze decyzje dotyczące tego, kogo przyjmujemy, tylko tam właśnie uczestniczy w tych rozmowach nasza pani psycholog, ja, pani wicedyrektor, tak żebyśmy mieli takie szersze pole widzenia trochę. No i taka jest rekrutacja, tak? To znaczy w momencie, kiedy mieliśmy tylu chętnych, ile miejsc, no to wszystko szło pięknie, prawda? W momencie, kiedy w zeszłym roku mieliśmy sporo więcej zainteresowanych osób niż miejsc, tak. na które mogliśmy przyjąć, robi się pewna trudność, ale wydaje mi się, że jest cały czas dobrze, to znaczy czyli uczeń, który do nas przychodzi, przede wszystkim chyba powinien chcieć się uczyć trochę, chcieć się rozwijać generalnie, tak? Znaczy nie chcemy, raczej tak jak jeżeli byśmy mieli kogoś wyłowić, żeby go nie przyjmować na przykład, prawda? Co jest trudne, rzecz jasna, i najchętniej przyjmowalibyśmy wszystkich, to takich uczniów, dla których szkoła jest jakby takim złem koniecznym, tak? Aczkolwiek dla nich również jest ona ważna, bo z tego zła koniecznego może się okazać, że staje się ona czymś fascynującym, tak? To jest kwestia po prostu... Różnie to bywa. Tak, budowanie motywacji. Więc jeżeli chodzi o te rekrutacje, to jest to rzeczywiście taka w momencie takiego dużego zainteresowania, takiego, no bo jest coś, no te roczniki się teraz nakładają, więc tak. Sytuacja jest... jeśli chodzi o młodych ludzi, dla nich bardzo trudna. Nie jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie czerwonymi paskami, tak, nie tak. Jesteśmy zainteresowani tylko setkami na egzaminie. No, tak bym to mówił. No, to znaczy tak. Jesteśmy otwarci na bardzo różne osoby. Jakby mamy nieustająco tak, że mamy uczniów, którzy no, albo tam walczą w tych olimpiadach, albo mają dobre te matury. I mamy uczniów, którzy dzięki temu, że w naszej szkole takie warunki funkcjonują, tak, nie godzimy, nie ścigamy, dajemy duże możliwości, elastyczność sporo mamy, jeżeli chodzi o zaliczanie, tak, no to sobie radzą, kończą szkołę i to jest dla nich duży sukces, także to nas również cieszy bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wielką sympatię budzi takie otwarcie na ucznia i to, że właśnie nie tylko z najwyższymi notami można do szkoły iść i po prostu trzeba trochę pomyśleć, co chce się robić, właśnie jakie się ma plany i taka refleksja jest po prostu potrzebna nawet właśnie przy wyborze szkoły. Dziękuję jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego. Ja bardzo dziękuję.